Reese's to ewidentnie najbardziej rozpoznawalny zagraniczny słodycz w naszym kraju. Właśnie trzymam w ręce wersję Big Cup. Jest to największe Reese's dostępne w naszych sklepach, a ja dzisiaj udowodnię, że jest ono malutkie, bo zrobimy największe Reese's na świecie. Za nami w tle jest Makro, do którego idziemy po ogromne zakupy na ten słodycz, a w aucie jest z nami tradycyjnie Ola, która mi będzie pomagać ten słodycz robić. Dobry. Lecimy do sklepu. Do tego słodycza się dość mocno przygotowałem. Wziąłem przepis neta, obliczyłem objętość, przemnożyłem to, podzieliłem na składniki, zrobiłem całą matematyczną robotę, także mamy dokładną ilość składników. Się okaże, czy jestem dobry z matematyki. Zwykle to ja wszystko przygotowuję, a zaraz ty ogarnąłeś sam. W końcu będzie porządnie zrobiony słodycz. Żartuję, no przecież wszystkie słodycze to najlepsze były przez ciebie zrobione. I przygotowałem też mega fajne materiały, żeby zrobić formę na to Reese's. No bo... No tak, bo one są takie... Tak, a nasze będzie naprawdę potężne. Potrzebujemy m.in. 8 kg czekolady. Także to będzie naprawdę sztos. To jest dużo, także chodźmy na zakupy. Wy za to zejdźcie na dół, zasubskrybować kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej wielkich słodyczy. Ostatnio zostawiliście 50 tysięcy lajków. Tak wam zależy na słodyczach, dlatego teraz zostawcie 60 tysięcy, jeżeli chcecie kolejny wielki słodycz. A my, zanim skoczymy po składniki, musimy kupić jakiś plastikowy spód. Musi być 60 cm boki. Najwięcej jest 50. To 50 będzie git. Ej, fajnie. Dobra, to podstawę na nasze Reese's mamy. Podstawowy składnik Reese's to masło orzechowe. Tutaj mamy, ile potrzebujemy tego? 2 kilo. Wow. 350 gram. 200. Idealnie, cała paleta. Nie ma ekstraktu waniliowego, więc weźmiemy pastę waniliową. Jestem ciekawa, czy to jest podobne, a jestem przekonana, że jest intens, więc na pewno będzie bardzo waniliowe. Póki co wszystkie składniki, które bierzemy, są na wnętrze. I kolejnym składnikiem jest cukier puder. Potrzebujemy go aż 1,2 kg. I cukier trzcinowy. Tego potrzebujemy tylko 200 gram, no ale trzeba wziąć całą paczkę. Ale to będzie słodkie. Musimy kupić ciastka kruche, które tam wkruszymy do środka. A dokładnie weźmiemy sobie takie o ciasteczka i potrzebujemy tego 300 gram, czyli dwie paki. 350 gram masła i to już jest wszystko na nasze wnętrze. Teraz pozostało nam dokupić czekoladę mleczną. A czekolady, tak jak już mówiłem, potrzebujemy aż 8 kilo. 100 gram ma jedna tabliczka, 24 tabliczki, 2,4 kg. Czyli potrzebujemy takie 3 paki jeszcze trochę. To będzie drogi słodycz. Tak jak podejrzewałem, nie wyszło tanio. Wydaliśmy 540 zł. Wow. A, bo ciebie nie było przy kasie. No. Pytanie, czy to nam się zmieści teraz tutaj do auta. Ty masz komputer tu. Ja mam komputer dla Julka. Ale co by nie mówić, pakowne to auto, wszedł komputer stacjonarny, nie? Wszedł komputer, tylko nic więcej nie wejdzie. Po co kupiłeś takie małe auto? Patrz, ciasteczka jeszcze tu wejdzie. To nam tu wejdzie. Proszę bardzo. No, no i nic więcej. To na tylnie fotele. No. Można jechać do domu, robić nasze Reese's. Pierwsze co? Musimy posmakować Reese's. To. To nie ma wspólnego z odcinkiem, odłóż to. Kupiliśmy i ja chcę przetestować sobie. Ta, ona zaczęła białe Oreo i zwariowała. No ono jest dobre, bardzo dobre jest. Polecanko. Wkładaj to Oreo, czas na Reese's. Ja ogólnie nie lubię Reese's. Ja też nie. Pierwszy raz robimy słodycz, którego nie lubimy, ale jest to słodycz, który wypisaliście, że chcecie i stwierdziłem, że to będzie fajny prezent dla Maxa. Maxiu kocha Reese's. Nie jest złe. No, Oreo lepsze. Ale nie jest złe. Jakoś tak kojarzyłem gorzej Reese's. Ja nie lubię w ogóle masła orzechowego i to jest słone takie. No przez masło orzechowe no. To jest słone. Czyli tak, nasze Reese's to jest czekolada, farsz i czekolada. Znaczy farsz. Farsz. To jest jak zrobili pierogi. Masa orzechowa, tak to nazwijmy. Zaczynamy od czekolady. Trzeba zrobić naszą formę, wylać dolną warstwę czekolady i poczekać, aż to ostygnie. Kilka godzin to potrwa. Już wam pokazuję, z czego będziemy robić formę. A to po to ty kupiłeś to. Od 2 dni leży to u nas w łazience i ja się zastanawiam, o co chodzi. Mam dachówkę, widzowie. To jest dachówka do szklarni. Jest to giętkie, jest faliste, no bo nasze Reese's jest z zewnątrz faliste. Dlatego też trzeba było coś sensownego ogarnąć. I to była najsensowniejsza rzecz, jaką znalazłem w internecie. Ciachamy sobie to tutaj, ale na kilka centymetrów. Nożyczkami? Nożyczkami normalnie. Tutaj jest równo obcięte, czyli my nie musimy tego idealnie równo obciąć. Dobra. Bo wiesz, bo jakby to będzie u góry to, co my obetniemy, to może być krzywe, to może mieć falę Dunaju. Cała trzęsie. Kupiłam jakieś takie nożyczki do odcinka z gadżetów. One są do pizzy ogólnie i przydały się. No i bailando jest. I teraz tak, ja bym tego nie przyklejał w żaden sposób, tylko po prostu wylałbym tu tą pierwszą warstwę czekolady i to samoistnie nie ma za bardzo gdzie wypłynąć. Poczekał, aż to zastygnie i zrobił resztę. Jak będziemy wlewać, to bym to tak trzymała jakoś czymś. Zakleić po prostu taśmą tu i zakleić taśmą tu, żeby tak. To się sztywno trzymało, żeby się nie ruszało. Tak zróbmy. No dobra, to co? Wodna kąpiel, to co lubicie najbardziej.
bo na każdym odcinku jest zawsze ta wodna kąpiel. Nie, że to jest nudne, ale no ile razy można, nie? No myślę, że w ciągu całej naszej historii Wielkiej Słodyczy pół tony czekolady przerobiliśmy. W garnku. Dam 50 zł PaySafe Carda pierwszej osobie, która to obliczy i wyśle mi na Instagramie pełne obliczenia z jakimiś potwierdzeniami, nie na zasadzie, o, obliczyłem sobie i wyszło 400 kilo, tylko faktycznie wypiszę odcinki i napiszę, w którym odcinku użyliśmy ile czekolady i to zliczy. Z racji tego, że chcemy to zrobić jak najwyższe, to proponuję zwiększyć trochę ilość czekolad i użyć ponad 8 kilo. I użyć po prostu dwie całe paki na spód i dwie całe paki na górę. Bo mieliśmy 2 kilo na dół, 2 kilo na górę. Czyli 5 kilo na spód, 5 kilo na górę, czyli będzie całe 10 kilo czekolady mlecznej. Dobra, nasza forma na rys jest gotowa. Kurde, te 5 kilo nam na pewno się nie zmieści w jednym garnuszku, nie? No nie, trzeba robić za kilka razy. No dobra, przelewamy. Jak to wygląda, to jest zawsze tak satisfying. Patrzcie, tak całkiem gruba jest ta warstwa, z 4 cm ma. Dobra, mamy to, teraz druga część. Teraz mamy tu prawie 2,5 kg czekolady. A tak wygląda prawie 5 kg roztopionej czekolady. Póki co efekt jest naprawdę zadowalający. Kształt jest bardzo ładny. Czekolada poza randyną jakoś super nie wypływa, tego się obawiałem. No i jest naprawdę grubo. Teraz zanim zaczniemy cokolwiek robić, musimy czekać kilka godzin, aż to ostygnie. Gdybyśmy to schowali do lodówki, no to byśmy pewnie poczekali z pół godziny, godzinę. Ale niestety to jest tak potężne, że w lodówce się nie zmieści. Także widzimy się za jakiś czas. Witam z powrotem w naszej kuchni po 10 godzinach. Skończyliśmy topić czekoladę o 13 i o 20 była ona jeszcze totalnie płynna. Na szczęście, jak zrobiło się już ciemno, to wystawiliśmy to na balkon i dzięki temu mamy twardą czekoladę. Jest 22:40, my musimy w tym momencie zrobić farsz, potem zalać to czekoladą. No sorry, no... No wnętrze, wiecie o co chodzi? I jutro rano po prostu zrobimy test smaku. Teraz tak, bierzemy wielką michę i dodajemy tutaj wszystko, co kupiliśmy. 2 kg masła orzechowego. Może ty dodawaj, a ja będę dla widza ładnie to nagrywał. Jak zwykle. Jak zwykle. Dobra, mamy tego kilogram, co dalej? 600 g cukru pudru. Gotowe, co dalej? 100 gram. Dobra. Teraz aż przyjdę do ciebie, bo jestem ciekaw, jak działa to coś. Musimy dać tego dwie łyżki. Ale waniliowe! No, mocno waniliowe. Jest rzeczywiście intens. Dwie łyżki. No, daj jedną. Wow, to jest takie gęste, takie czarne, patrzcie. To masz kropki wanilii. Nie, no dam dwie. Nie, no jedną. Półtorej? Półtorej. Okej. 170 gram masła, to jest nasz ostatni składnik. 170 gram? Tak. Całe. Tylko najlepiej jakby było płynne, czyli trzeba je roztopić. No i to tyle. Czym to mieszamy? Mikserem. Mikserem. Ej, to będzie łatwe. Dobra, masz, a ja nagram dla widza, żeby było ładnie. Myślałeś, że to będzie trudne? No nie, no myślałem, że będzie taki, wiesz, jak cement, ciężki do wymieszania. Teraz jak to mamy, to musimy tu dodać jeszcze ciastka. O, to będzie gęste. No ale rzeczywiście wygląda jak kryzys. No, tylko że brakuje ciastek. Tak. O. Idealnie. I to teraz gnieciemy. Dobra. To tak ręką? A czy młotkiem? Możemy tym zrobić. To jest zarąbiste, tak, daj mi. O, tylko rozwaliło się już. To nie są takie kruche ciastka jak tamte. No nie. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja mi do blendera nie wrzucił. Możemy. No, to jest dobry pomysł. To będzie jeszcze gęstsze teraz. To fakt. Jeszcze ciężej to zmieszać. Dobra, nasza masa na Reese's jest gotowa. To teraz powinno być fest słodkie, nie? Mega podobne, ale nasza nie jest tak słona. Tak, bo mamy inne masło orzechowe, jest lepsza. Ej, to Reese's będzie dobre. To Reese's będzie pyszne. No, dobra, wsypujemy to, bo ja chcę to już posmakować. Za wysoki ten rand mamy, nie? No, to prawda. To chyba za mało mamy tego masła orzechowego. Nie, które smarujemy, będzie dobrze. Pamiętaj, że rand jeszcze trzeba zostawić, żeby zalało to czekoladą, nie? No i dobra, no i co teraz z tym? No trzeba to ugłaskać ładnie. No to trzeba zrobić drugie i wtedy ugłaskać wszystkie razem. To widzę, tak wygląda jedna porcja, a tak wyglądają dwie porcje. No trochę tego jest. Wiesz co, jak tak na to patrzę, może ja to ułożę ręką, co? No to mi się tak wydaje, że tak będzie najlepiej, bo łyżką to tu będziesz to układał i układał. A to zarobiście wygląda. To. Myślisz, że to jest cienka warstwa tego? Ja uważam, że to jest potężna warstwa tego. Ty, no uważam, że jest klasunia. No wygląda to całkiem fajnie. Ej, nie spodziewałem się, że to będzie tak fajnie nam wychodzić dzisiaj. Ale zobacz, ja się zaangażowałem i
Patrz, jak nam dobrze wychodzi. Szczerze mówiąc, myślałam, że przygotowałeś składników tak dużo, że będzie to, wiesz, dotąd. Wtedy byśmy musieli mieć tutaj 30 kg czekolady i 20 kg farszu. I tak jest tego masa. To samo już w sobie waży 12 kilo. No może przesadziłem, czekaj. Około 10 kilo to już waży. A jeszcze dojdzie do tego 5 kilo czekolady, to będzie ważyło 15 kilo. To i tak jest potężne. Topimy czekoladę, nie będziemy was już topieniem zanudzać. Wiecie dobrze, jak wygląda wodna kąpiel. Widzimy się zaraz, jak już będziemy to zalewać czekoladą. Mamy całkiem sporo czekolady. Lejmy. Mam nadzieję, że tej czekolady nam wystarczy, bo jest tak późno, żeby nawet nigdzie czekolady nie dokupimy w razie co. Trzeba dolać trochę tutaj, pyk. Ej, powiem szczerze, że jest klasunia i tu jest fest grube. Z 10 cm ma lekko. Będzie przekozackie. Tak naprawdę znakiem zapytania są teraz dla nas proporcje, bo no czekolada jest milki, także musi być dobra. Farsz smakowaliśmy, jest pyszny, także tutaj tylko proporcje są znakiem zapytania, serio. Dobra, mamy to. Przed spaniem wstawimy to na balkon i widzimy się rano na teście. I na reakcji Maxa. I na reakcji Maxa. Max też będzie testował, bo Max jest miłośnikiem Rizis, także widzimy się rano. Witam was kolejnego dnia, jest dziś z nami potężny gigant, jest z nami Ola, jest z nami Rizis. Wygląda na gotowe. Sprawdźmy to. Już wiem, z jakiej czekolady nawet to robiliście. Z jakiej? Milka mleczna. Tak. Od razu poznaję. Pięknie, Maciu. Dobra, to wypadałoby ściągnąć z tej blachy, nie? No tak, ale jest potężne. No. Więc widzowie, tradycyjnie porównanie. Tak wygląda oryginalny Rizis, a tak wygląda największy Rizis na świecie. A to i tak jest wersja Big Cup. Ogólnie Rizis jest mniejsze. Ej, wyszło to mega dobrze. Weź tą blachę, weź blachę, weź blachę, weź blachę. I kładę to z powrotem wtedy. I kładę to z powrotem. To. O, no jest Rizis. Ja pierdzielę, jak to wygląda w ogóle. Ale jak to się kręci w ogóle, patrzcie, to jest kula disco. Jestem ciekawa, jak to w środku. Ja tak samo, zaraz się przekonałem. Ale pękło, zobacz, jak pękło. Beskitu. Zobacz, jak leci, patrz, patrz, patrz. Tu leci, leci, leci i docisnę. Nie leci jeszcze mocniej? Nie, już nie. Prawdziwy mężczyzna ciasta nie może przykroić. Oto dolna warstwa jest ten, ale dobra, dobra. Wow! To serio wygląda jak Rizis. No, jest lepszy niż Rizis, bo nie jest tak słone. Zarąbiste. No. Przepyszne to jest. Smaknij se, chłopie. Ja to bawię do domu. Dobre, nie? Ja to zjem dzisiaj całe. Ale dobry krem orzechowy w ogóle właśnie. Zrobiliśmy go. Aha. Jest podobne, a uważam, że nasze jest lepsze. No nie jest takie słone. Nie jest słone. Ja nie muszę próbować, bo wiem. No dobra widzowie, udało się. Ja jestem zadowolony. Subskrybujcie kanał, widzimy się niebawem. Zostawcie lajka, żeby mieć więcej słodyczy. Pa, pa.